Cześć moi drodzy, trzeci dzień pobytu w hotelu Weinlauber w Koblencji, ostatni tak naprawdę, za chwilę się wymeldowujemy. Pogoda dzisiaj ładna, chociaż lekko chłodno z rana, ale przynajmniej nie pada deszcz. Nasz plan: wybrać się do tego browaru, co widać go z tyłu nad moją głową, o tam. Natomiast czy będzie otwarty, tego nie wiemy. Dzisiaj jest wprawdzie poniedziałek, ale święto w Niemczech, więc no, ciężko nam stwierdzić, czy uda nam się zawiedzić. Kolejnym punktem naszej wyprawy będzie kolejny zamek, natomiast w tym momencie kończymy nasz pobyt w hotelu. Za chwilkę zobaczycie jeszcze parę migawek z restauracji hotelowej, w której jedliśmy śniadanie, bardzo ładne, czyste miejsce, odnowione. Oczekujcie kolejnych filmów, tymczasem łapcie kilka ujęć z hotelowej restauracji, w której dzisiaj śniadanie zjedliśmy. No i do zobaczenia za chwilę. Dzień dobry Państwu. Wjechał właśnie śniadanko. Fajna restauracyjka. Tutaj mamy bufet słodki. Tam jest mięsno-serowy. Są też jajeczka. Ja tu akurat robię sobie kanapkę na drogę i śniadanko zjadamy. Piotr na słodko. Ja bardziej na słono. Smacznego. Dotarliśmy najpierw pod zamek Stolzenfels. Masz laser, mam, widzisz? Tak wygląda właśnie plan miejsca, do którego dotarliśmy. Tu jest zamek, tutaj jest kościół, tu jest kaplica zamkowa, więc będziemy troszeczkę pod górkę szli. Jesteśmy przy
przy kaplicy. Zaraz tutaj zobaczymy piękną budowlę. O, proszę, zobaczcie. A tam mamy ten zamek. Tam się za chwilkę udamy. Ceny przystępne, nawet powiem wam, za dorosłego 5 euro, dziecko 3. Jesteśmy już na dziedzińcu zamkowym, pierwszym dziedzińcu, bo tam jest jeszcze wejście na drugi. Tak się prezentuje zamek. Jego początki datowane są na XIII wiek, wtedy to była twierdza warowna, obronna. Jednakże w trakcie wojen palatyńskich została zniszczona przez Francuzów. I dopiero tak naprawdę Fryderyk Wilhelm IV na początku, w połowie, pierwszej połowie XIX wieku odbudował ten zamek. Przez ten czas stała jako ruina ta budowla. I co? Odbudował ją w stylu neogotyckim, jak na tamte czasy. Bardzo pięknie. Ale największą robotę właśnie robił te dwie wieże z tym wykuszem. Najpiękniejsze są moim zdaniem. I te rozety. Takie nawiązanie do tego gotyku średniowiecznego i neogotyku, w którym powstała odbudowana budowla. Ślicznie, bardzo ślicznie. Tylko ta pogoda dzisiejsza, ojej, żałujcie, że was tu nie ma. Thank you.
właśnie wyszliśmy z zamku. Niestety nie można było ani robić zdjęć, ani kręcić filmów. Natomiast za tę kwotę 5 euro, no to powiem Wam, bardzo fajne wystawy mają w tym muzeum. Pierwsze, co nam się rzuciło w oczy, to zakładanie filcowych kapci, ponieważ podłoga została wymieniona, nie można chodzić w własnym obuwiu, są filcowe kapcie w każdym pomieszczeniu, natomiast w zamku znajdują się ciekawe obrazy, meble epokowe. Nawet udało się zobaczyć sekretarzyk, który został wyprodukowany w XVII wieku w Antwerpii, więc do tych miejsc tutaj nad Ren docierały również produkty antwerpskie. Co więcej, no mnóstwo obrazów. Miałam wrażenie, że... Co to masz? Wiórka. Miałam wrażenie, że po prostu całość tej ekspozycji została po prostu schowana w zamku, żeby po prostu nie udostępniać jej nigdzie w internecie. A jeżeli ktoś chce zobaczyć, to musi niestety sam się udać. Ja szczególnie polecam Wam oglądanie tych obrazów, bo są to bardzo przepiękne obrazy z epoki renesansu, barokowe. Są również imitacje fresków, oczywiście współczesne, bo jak wcześniej mówiłam, zamek przez prawie 600 lat był ruiną, więc musieli wszystko odmalować, odnowić. Są też zachowane szczątkowe elementy witraży, gdzieniegdzie w oknach, oczywiście szyby są nowe, ale witraże też się zachowały. Thank you.
stronie zamku nam się bardzo podobało. Za 5 euro tyle zobaczyliśmy. Szkoda tylko, że nie udało się nagrać filmików z wnętrza. Musicie sami spróbować przyjechać kiedyś, jak będziecie w okolicy, zachęcamy. Stolzenfelsschloss. A tu jeszcze pokażę Wam bramę wjazdową, bo tutaj idziemy w dół z powrotem. Tak wygląda brama wjazdowa. Być może tutaj mieszkali, nie wiem, służący, może obsługa zamku, obsługa. Fajnie to ujęliśmy współcześnie. No. Serwis. Tak. Hotel room service, tak? Tak. Także jak widać, bogaty zamek. No i zachowały się tutaj. Znaczy zachowały się, odbudowane zostały. Pewne elementy przywrócone do świetności. My schodzimy już na dół, wracamy do samochodu i spróbujemy pojechać pod browar. A tu jeszcze rzut okiem na tą bramę wjazdową. No niestety browar w Koblencji jest nieczynny dzisiaj. Tak jak mówiłam, mamy święto również w Niemczech. Zostaje nam wrócić do Belgii. Przed nami 3 godziny drogi. Kot już się nie może doczekać, kiedy będzie u siebie. Myślę, że wypad nam się udał, prawda? No, trzy dni, najbardziej. 3 dni były udane, dużo zwiedzania, chodzenia. Jedynie szkoda, że wczoraj padało, ale no, nie można mieć wszystkiego, tak? Przygotowaliśmy się na zwiedzanie, więc zwiedzaliśmy. Dziękujemy, że oglądaliście nasze odcinki. Jeżeli będziemy w następnej trasie, na pewno coś Wam przygotujemy nowego. Do zobaczenia.